25 maja 1948 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej na warszawskim Mokotowie strzałem w tył głowę został zamordowany rotmistrz Witold Pilecki, jak określił to brytyjski historyk Michael Foot, jeden z najodważniejszych ludzi antyniemieckiego podziemia w okupowanej Europie. To on w 1940 roku celowo dał się wywieźć do obozu Auschwitz, gdzie tworzył konspirację. I przekazywał stamtąd raporty na temat niemieckiej machiny Zagłady. Pilecki jest chyba dziś najsłynniejszym więźniem tej niemieckiej fabryki śmierci, ale w czasach Polski Ludowej to miano przyznawano wieloletniemu premierowi Józefowi Cyrankiewiczowi, zdań których ten komunistyczny przywódca nie tylko nie pomógł Pileckiemu w trakcie powojennego procesu, lecz także walnie przyczynił się do śmierci rotmistrza. A wszystko po to, aby ukryć wstydliwe fakty z przeszłości. Dzień dobry Państwu, to jest Kurier Historyczny Podcast, ja się nazywam Jakub Wojas, a tematem dzisiejszego odcinka, jak nie trudno zgadnąć z tego wstępu, jest śmierć rotmistrza Witolda Pileckiego i wpływ na nią, ewentualny wpływ na nią, premiera Józefa Cyrankiewicza. Temat wybrany nieprzypadkowo, bowiem w kinach można już zobaczyć film Raport Pileckiego, pierwsze takie kinowe dzieło poświęcone tej wybitnej postaci. Jeżeli ktoś już widział ten film, to może się podzielić w komentarzu swoimi wrażeniami. Ja jeszcze nie miałem okazji ku temu i ciekaw jestem Państwa opinii. Przy okazji tradycyjnie zachęcam do wsparcia naszej działalności poprzez serwis Patronite Bike lub kupując coś w sklepie Wokulskiego. Linki można znaleźć w opisie i bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie. A teraz, nie przedłużając już, przechodzimy do meritum. Gdyby oskarżony zechciał powoływać się na mnie, na moją znajomość z Oświęcimia, nie może to absolutnie w żadnym wypadku zmniejszyć jego winy i nie może spowodować złagodzenia wyroku. Oskarżony Witold Pilecki jest wrogiem Polski Ludowej. Jest bardzo szkodliwą jednostką. Dlatego powinien ponieść najwyższy wymiar kary. Te słowa Józefa Cyrankiewicza, zdaniem części rodziny rotmistrza, miały paść podczas procesu Witolda Pileckiego. Oskarżony po ich usłyszeniu rzekomo zacisnął mocno pięść, jakby w złości na taką niegodziwość. W aktach sprawy nie ma jednak śladu po tym oświadczeniu. Ryszard Bugajski w spektaklu telewizyjnym Śmierć Rotmistrza Pileckiego wskazywał, że w Auschwitz. Pileckiego i Cyrankiewicza łączyła konspiracyjna znajomość, a rotmistrz powoływał się na nią w trakcie procesu. Lecz po tym też nie ma śladów w Jeszcze dalej idzie szereg publicystów kojarzonych z prawą częścią sceny politycznej, jak Dorota Kania czy Tadeusz Płużański, syn jednego ze skazanych w sprawie Pileckiego, oraz niektórzy historycy, m.in. profesor Wojciech Wysocki. Uważają oni, że Cyrankiewicz. Był w obozie konfidentem, a po wojnie dążył do zamordowania Witolda Pileckiego, który mógł ujawnić tę niewygodną prawdę. Nie da się ukryć, że jest to pogląd mocno kontrowersyjny. Tym bardziej, że oficjalna biografia obydwu panów do pewnego momentu jest zbieżna. Pilecki to właściwie postać kryształ. Pochodził z rodziny szlacheckiej herbu Leliwa, urodził się w 1901 roku w Ołońcu, w Kareli gdzie jego ojciec był leśnikiem, po kilku latach Pileccy wrócili na Wileńszczyznę. Witold bił się dzielnie jako ułan w wojnie polsko-bolszewickiej, lecz nie został zawodowym żołnierzem. Po zakończeniu walk o niepodległość i granice był właścicielem majątku ziemskiego i został przekładnym ziemianinem. W 1939 roku podporucznika Pileckiego ojczyzna ponownie wezwała do walki. Bił się on wtedy dzielnie jako dowódca Plutonu Kawalerii Dywizyjnej 19 Dywizji Piechoty, a następnie 41 Dywizji. Swój Pluton rozwiązał dopiero 17 października i natychmiastowo przeszedł do konspiracji. Plecki nawiązał kontakt z jedną z pierwszych podziemnych organizacji, Tajną Armią Polską. To właśnie jako jej przedstawiciel zdecydował się przedostać do obozu Auschwitz. Stamtąd miał informować zwierzchników, o panującej tam sytuacji i stworzyć konspiracyjne struktury. W niemieckiej Fabryce Śmierci przyszły Rotmistrz znalazł się 21 września 1940 roku jako Tomasz Serafiński. Dokumenty na to nazwisko znalazł jeszcze w 1939. Pilecki dostał numer 4859. W obozie utworzył Związek Organizacji Wojskowych. Opierający się na systemie piątek, w którym na szczycie znajdowała się kierownicza piątka konspiratorów, w której każdy z nich tworzył własną piątkę, lecz członkowie niższych piątek nie wiedzieli, kto jest nad nimi. Pilecki regularnie przesyłał podziemiu swoje raporty na temat niemieckiej machiny zagłady. Rekomendował także wyzwolenie obozu przez oddziały partyzanckie przy współudziale konspiracji obozowej. Do zadań jego grupy należało m.in. organizowanie ucieczek czy akcji dożywiania więźniów i przekazywania im odzieży. Z powodu zagrożenia dekonspiracją w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku Pilecki wraz z Janem Redzejem i Edwardem Ciesielskim zdecydował się zbiec z obozu. Warszawie złożył obszerny raport dowództwu Armii Krajowej. Został wówczas awansowany na Rotmistrza. Potem była dalsza walka w konspiracji, powstanie warszawskie i niewola niemiecka. Po wyzwoleniu Pilecki znalazł się w szeregach drugiego Korpusu generała Andersa. Zdecydował się na powrót do opanowanej przez komunistów Polski, by dostarczyć informacje o panującej tam sytuacji. Niestety. W maju 1947 roku został aresztowany jako szef wywiadu Andersa. Przeszedł tak ciężkie śledztwo, że jak sam przyznawał, oświęcim przy tym to była igraszka. Do pewnego momentu swojego życia, może nie tak kryształową, ale na pewno heroiczną postacią był Józef Cerankiewicz. Przypomina mi on trochę młodego Indiana Jonesa z popularnego serialu z lat 90. On też bowiem coraz to się stykał z ludźmi, którzy mieli odegrać znaczącą rolę w historii. Przyszły premier urodził się w 1911 roku w inteligenckiej rodzinie w Tarnowie. Już w trakcie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim związał się z Polską Partią Socjalistyczną. W czasie kampanii polskiej bił się jako podporucznik artylerii konnej. W okolicach Tomaszowa Lubelskiego trafił do niemieckiej niewoli. Co ciekawe, wówczas zetknął się z Dzisławem Jeziorańskim, czyli późniejszym Janem Nowakiem Jeziorańskim, słynnym kurierem Armii Krajowej i szefem polskiej sekcji Radia Wolna Europa. Razem udało im się zbiec z transportu. Cyrankiewicz natychmiastowo włączył się w nurt konspiracji. Kolejne powiązanie jego losów z przyszłą ważną postacią miało miejsce w 1941 roku, gdy Cyrankiewicz organizował odbicie zatrzymanego w nowym sączu kuriera Jana Kozielowskiego, czyli Jana Karskiego, słynnego emisariusza polskiego rządu na uchodźstwie. Akcja zakończyła się sukcesem, lecz w odwecie Niemcy przeprowadzili szereg aresztowań. W końcu 19 kwietnia 1941 roku wpadł sam Cyrankiewicz. 4 września 1942 roku przyszły premier znalazł się w Auschwitz jako więzień 62 933. Według oficjalnej biografii, podobnie jak Pilecki, tworzył on tam obozową konspirację. Latem 1944 roku miał zostać dowódcą całego związku organizacji wojskowych, lecz nominację tę zablokowano najprawdopodobniej z powodów jego socjalistycznych zapatrywań. Jednak, zdaniem niektórych, powodem tego miał być fakt, że Cyrankiewicz w rzeczywistości współpracował z Niemcami: miał denuncjować członków konspiracji, handlować złotem pozyskanym od nowo przybyłych więźniów oraz dostarczać SS-manom żydowskie prostytucje. Pilecki dowiedział się o tym i tuż przed swoją ucieczką poinformował konfidenta, że go rozszyfrował. Dlatego też po wojnie premier Polski Ludowej. Robił wszystko, by usunąć niewygodnego świadka. Tadeusz Płużański przywołuje przy tym szereg relacji osób, które miałyby potwierdzać tę wersję. Problem z tymi świadkami jest jednak taki, że są to zazwyczaj opowieści zasłyszane z drugiej ręki. Przedwojenny PPS-owiec Timofiej Jaruga miał po wojnie usłyszeć od Pileckiego, że w Auschwitz działał konfident o pseudonimie Thor, jest to jeden z pseudonimów Cyrankiewicza. Natomiast poznański lekarz Wiktorowicz z Ubeckiego Szpitala rzekomo dowiedział się od obozowego Kapo, więzionego po wojnie, nazwiskiem Kachel, że Cyrankiewicz regularnie dostarczał listę więźniów, którzy mieli zginąć w komorach gazowych, przy czym oszczędzał Rosjan kosztem Polaków, bowiem wtedy już miał współpracować z Sowietami, co zapewniło mu później błyskawiczną karierę w komunistycznej Polsce. O kolaboracji Cyrankiewicza z Niemcami miał opowiadać współwięzień Henryka Pająka ze strzelc opolskich i wronek, również były kapo Czesław Karaszewicz. Powyższe świadectwa można jeszcze uznać za jako takie poszlaki, ale inne są już kompletnie niewiarygodne. Zdaniem półrzeńskiego Stanisław Dibuła rzekomo widział agenta Tora w komitywie z gestapowcami. W rzeczywistości jednak Dibuła. Zginął zanim Cyrankiewicz przybył do obozu. Wskazywana również wielka wsypa związku organizacji wojskowych, jaka miała się dokonać za sprawą agenturalnej działalności Cyrankiewicza, tak naprawdę to od dawna ma już swoich udokumentowanych sprawców: Brito Szpicle, Jerzy Krzyżanowski i Stefan Olpiński, których wielomiesięczna działalność przeciwko obozowej konspiracji jest dosyć dobrze znana. Nie wiadomo, skąd także Cyrankiewicz. Miałby mieć dostęp do złota, którym ponoć handlował. Jedyna możliwość jego zdobycia dla więźniów istniała na tzw. Kanadzie, czyli na obszarze magazynów, gdzie gromadzono dobra zrabowane nowo przybyłym. Cerankiewicz posiadał jednak status IL im Lager, a to oznaczało, że nie miał prawa opuszczać terenu Auschwitz, a Kanada znajdowała się w Birkenau. Ponadto jest wiele świadectw, że przyszły premier był represjonowany w obozie. Na przykład za nieudaną próbę ucieczki siedział w tzw. bunkrze śmierci. Zdaniem Tadeusza Płużańskiego nie znamy wszystkich dokumentów pisanych przez rotmistrza. Publicysta wskazuje, że UB wielokrotnie dokonywała przeszukań u Pileckich i ich dalszych krewnych. Być może zatem Cyrankiewiczowi udało się przechwycić obciążające go materiały. Tylko skoro Pilecki jednak powiadomił kogo trzeba to czemu dowody obciążające Cyrankiewicza to tylko zasłyszane relacje? Zauważmy, że przy Bolesławie Bierucie podziemie niepodległościowe stale podawało swojej propagandzie dowody jego agenturalnej działalności. Dlaczego zatem żadni wyklędzi ani Londyn nie chcieli pogrążyć premiera Polski Ludowej jego obozową przeszłością? Przyjmijmy teraz taką interpretację. Cyrankiewicz nie był niemieckim agentem, Zakładając, że relacje obozowych Kapo są prawdziwe, to mogą wynikać ze zwykłej zawiści. Brak jest przecież świadectw członków obozowej konspiracji, które by obciążały perelowskiego premiera, a ubackie przeszukania u rodzin aresztowanych należą przecież do standardów. Wydaje się, że jest to wizja spójniejsza niż zwolenników tezy o kolaboracji powojennego przywódcy Polski Ludowej. Nie zmienia to jednak faktu, że Józef Cyrankiewicz nie zrobił nic, aby pomóc Witoldowi Pileckiemu. Wiadomo, że do premiera zwracali się obozowi przyjaciele rotmistrza. Cyrankiewicz, co prawda, w odróżnieniu od Bieruta, nie miał prawa łaski, ale mógł wpłynąć na zmianę wyroku. Taką sytuację przywołuje autor książki o najdłużej urzędującym powojennym premierze Piotr Lipiński. Miała ona miejsce w latach 50. Sprawa również dotyczyła. Byłego więźnia Auschwitz, posądzonego o szpiegostwo, i także tu wydano wyrok śmierci. Jednak premier wystarał się o zmianę wyroku na więzienie. Wiadomym jednak było, że Cyrankiewicz znał osobiście tego człowieka. Lipiński twierdzi, że jedynie ze względu na nieznajomość Pileckiego, szef rządu nie chciał mu pomóc. Ale powody mogły być także inne. Po wojnie Józef Cerankiewicz bez wątpienia był już zupełnie innym człowiekiem. Szybko związał się z nowym reżimem i stanął na czele koncesjonowanej przez Sowietów Polskiej Partii Socjalistycznej. To mu zapewniło w 1947 roku urząd premiera, który sprawował przez aż ponad 20 lat. Swój wybór życiowy miał wytłumaczyć w trakcie tak zwanej zasadniczej rozmowy, jaką odbył z przywódcami PPS-u tuż po zakończeniu wojny. Jednemu z nich, Zygmuntowi Zarębie, miał wówczas powiedzieć: Sojusznicy nas zdradzili. Nie mamy innej drogi, jak oprzeć się o Rosję. Dlatego przechodzę na tamtą stronę. Jednak przeszłość Cyrankiewicza była kompletnie niezgodna z sowieckimi standardami. Żadna tam komunistyczna partia Polski, żadna gwardia ludowa czy armia ludowa, tylko postsanacyjny związek walki zbrojnej. Być może zatem premiera cechowała gorliwość neofity. Którą utrzymał raczej długo, gdyż po poznańskim czerwcu 1956 roku to on mówił o odrąbanej ręce podniesionej na ludową władzę. Prawdopodobnie w 1948 roku nie czuł się jeszcze zbyt pewnie, by zaangażować się w sprawę takiego wroga ludu, jakim dla władzy komunistycznej był Witold Pilecki. Poza tym Rotmistrz był osobą, która mogła w przeszłości osłabić jego pozycję największego konspiratora w Auschwitz. Cyrankiewicz nie był jedynym, który, zaprzedając duszę, współuczestniczył w systemie mordowania niewinnych. Warto sobie przypomnieć, kto tak naprawdę posłał na śmierć Witolda Pileckiego. Prokuratorem w jego sprawie był major Czesław Łapiński, przedwojenny oficer, akowiec, powstaniec warszawski. Przewodniczącym składu sędziowskiego Podpułkownik Jan Chryckowian, przedwojenny oficer, akowiec, dowódca oddziałów partyzanckich na Podhalu i w Miechowskim. Drugim sędzią był kapitan Józef Badecki, przedwojenny oficer z elitarnego piątego Pułku Strzelców Podhalańskich. Ich życiorysy zostały momentalnie złamane, gdy zdecydowali się na pakt z sowieckim diabłem. Dotyczyło to także Cyrankiewicza. Który z potencjalnego bohatera podziemia niepodległościowego stoczył się do roli sługusa Moskwy. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka o wielkim bohaterze i niesławnym premierze Polski Ludowej. Zapraszam do obejrzenia, wysłuchania kolejnych materiałów zarówno na tym kanale, jak i na głównym kanale Kurier Historyczny. Przypominam, że można wesprzeć naszą pracę przez serwis Bajkofitu czy Patronite, czy kupując coś w sklepie Wokulskiego. Wszelkie stosowne linki można znaleźć w opisie. W opisie także link do wersji tekstowej tej audycji oraz przykładowa bibliografia. A na dzisiaj to już wszystko. Ja się nazywam Jakub Wojas. Dziękuję bardzo i do zobaczenia wkrótce.